Znajdujemy się w Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku. Jest to budynek dawnej fabryki sukienniczej, która została wybudowana w 1826 roku przez braci Fiedlerów, czyli fabrykantów, którzy przyjechali tutaj z Saksonii i oni właśnie na zaproszenie generała Zajączka, ówczesnego właściciela dóbr opatóweckich, rozpoczęli produkcję sukna w tej fabryce. Sama fabryka jest jednym z najlepiej zachowanych budynków fabrycznych właśnie z okresu początków XIX wieku. Oprócz różnych maszyn przemysłowych, maszyn włókienniczych, tutaj w naszym muzeum znajduje się sala zabytkowych fortepianów i pianin produkcji polskich. Na samej sali posiadamy 54 instrumenty, a cała kolekcja to 82 instrumenty. Historia tej kolekcji sięga lat 80. Wtedy to postanowiono o ratowaniu polskich instrumentów, które w tamtym okresie zaczęły powoli niknąć z rynku i przy współpracy z profesorem Benjaminem Foglem rozpoczęto właśnie zakupy tych instrumentów, które według profesora Fogla wydawały się być najciekawsze i najcenniejsze. Fortepian, przy którym się znajdujemy, to fortepian Grzegorza Lindemana, czyli najstarszego znanego kaliskiego fabrykanta. Powstał on w latach 30. XIX wieku. Jest on najstarszym kaliskim instrumentem, o którym wiemy. Forma takiego fortepianu była bardzo prosta. Mieliśmy smukły fortepian, relatywnie długi, na bardzo delikatnych nogach, które były zazwyczaj albo ośmio, albo sześciokątne i zwężały się ku dołowi. Podwieszenie pedałów było zazwyczaj w formie liry. Z kolei pulpit, który w późniejszych latach był o wiele bardziej zdobiony, w pierwszej połowie XIX wieku był prosty, ramkowy, nie było tutaj żadnych zdobień. Właśnie od Grzegorza Lindemana zaczął się ten kaliski boom na produkcję fortepianów. Kalisz też jest bardzo ciekawym miejscem produkcji, ponieważ zaraz za Kaliszem przebiegała granica między Królestwem Polskim a Prusami. I tutaj właśnie do Kalisza przyjeżdżało sporo producentów fortepianów. Tutaj też zaczął działać Arnold Fibiger, który później rozwinął swoją fabrykę na tyle, że była jedną z największych fabryk produkujących fortepiany i pianina w Królestwie Polskim, a później już w Polsce po 1918 roku. Jeżeli opowiadamy o naszej kolekcji fortepianów i pianin, nie możemy nie wspomnieć o fortepianie Fryderyka Buchholza. Zakład Fryderyka Buchholza produkował w pierwszej połowie XIX wieku. Jest on związany z postacią Fryderyka Chopina. Fryderyk Chopin jeszcze w czasach, kiedy grywał w Warszawie, właśnie taki fortepian Buchholza posiadał u siebie w domu. Tu możemy zobaczyć, jak wygląda fortepian z czasów Chopina, że te instrumenty różniły się od tych, które my dzisiaj widzimy na salach koncertowych. On był o wiele bardziej smukły, miał troszkę mniejszy zakres. Układ strun był prosty, nie mieliśmy tego współczesnego układu krzyżowego. I oczywiście on był troszkę cichszy. Buchholz był znany z tego, że produkował naprawdę solidne fortepiany i te instrumenty bardzo przypadły do gustu właśnie Fryderykowi Chopinowi. Ten, który znajduje się u nas, jest z lat 30., z 1835 roku. Posiada oczywiście mechanizm wiedeński, tłumiki klinowe, czyli takie typowe dla tamtego okresu, oraz 6 2/3 oktawy, czyli też ten instrument nie odbiegał od tych, które produkowano w tamtym czasie.
Jeżeli chodzi o późniejszy czas, to w drugiej połowie XIX wieku, ze względu na rozwój samego mechanizmu grającego, fortepian troszkę zmienił swoją formę. Gabarytowo był o wiele większy i zaczęto produkować rzeźbione elementy. Bardzo często były to nogi toczone na okrągło z ornamentem roślinnym. Jeżeli ornament roślinny był na nogach, to oczywiście był również i na pulpicie oraz na podwieszeniu pedałów. Koniec XIX wieku to jest czas, kiedy w fortepianach zaczynają pojawiać się ramy żeliwne i te ramy żeliwne również zaczęły mieć zdobione elementy. Czasami były to odlewy, ale bardzo często były to również formy malowane. Ten instrument przyjechał do nas z Warszawy, z Saskiej Kępy i został wyprodukowany przez kaliską firmę Teodora Bettinga. Ten instrument oprócz swojej estetyki posiada również bardzo ciekawą historię. Pierwotnie był on własnością pani Heleny Bonikowskiej z Duńskiej, śpiewaczki, która była uczennicą Ady Sari. W latach II wojny światowej ten fortepian był również niemym świadkiem Powstania Warszawskiego. Jak opowiadają właściciele, 1 sierpnia 1944 roku wyszli ze swojego domu na Saskiej Kępie na targ na drugą stronę Wisły. Tam właśnie zastało ich wybuch powstania, przez co nie mogli już wrócić do swojego domu. Dopiero po kilku latach wrócili i fortepian zastali w progu. Najprawdopodobniej ktoś chciał po prostu wynieść ten fortepian z mieszkania, ale był na tyle duży i ciężki, że zaniechano tego postanowienia. Fortepian za mną to instrument, który został wyprodukowany przez Jana Kerntopfa w 1904 roku. Jest to fortepian koncertowy, 240 cm długości. Trafił on do nas ze szkoły podstawowej w Opatówku. Przez bardzo długi czas nie znaliśmy jego wcześniejszej historii i niedawno jeden z pracowników muzeum, któremu wpadła w ręce gazeta z lat 40. powojennych, zobaczył ogłoszenie, na którym widniał właśnie ten Kerntopf. Odkrył, że znajdował on się w dawnym pałacu Schlosserów w Opatówku. Sam fortepian jest już fortepianem bardzo współczesnym, czyli mamy dość duży zakres, ponad 7 oktaw. Mamy oczywiście ramę żeliwną, krzyżowy układ strun, mamy współczesny mechanizm angielski z podwójną repetycją. Sama historia tego fabrykanta jest o tyle ciekawa, że wiąże się z postacią Ignacego Jana Paderewskiego. Ignacy Jan Paderewski w czasach młodości, kiedy przyjechał do Warszawy ze swoim ojcem, poszedł do składu Jana Kerntopfa, żeby wybrać fortepian dla siebie. Okazało się, że Jan Kerntopf na tyle polubił Ignacego Jana Paderewskiego, że postanowił zaproponować mu miejsce w swoim domu, żeby zamieszkał właśnie z rodziną Kerntopfów. Tak się właśnie stało i przez kilka lat Ignacy Jan Paderewski mieszkał u Kerntopfów. Dzięki temu mógł uczyć się gry na tych instrumentach. Paderewski bardzo zżył się z najstarszym synem Kerntopfa, Edwardem, i w późniejszych latach bardzo często odwdzięczał się rodzinie Kerntopfów, grając na przykład na wystawach na ich fortepianach. W połowie XIX wieku zaczął się taki boom na produkcję pianin. Główną rzeczą, która fortepian stołowy różniła od pianina, była sama długość strun. Fortepian stołowy ma bardzo krótkie struny w tych najwyższych rejestrach. Z kolei pianino, jako że struny mieliśmy postawione
w pionie, to te struny mogły być o wiele dłuższe. Dzięki temu pianino brzmiało o wiele głośniej, zajmowało o wiele mniej miejsca. W przypadku mieszczan był to duży problem, żeby wstawić sobie duży gabarytowo fortepian, no to mogliśmy sobie wstawić takie pianino. To, które znajduje się za mną, to pianino warszawskiego producenta Gebetnera i Wolfa. Gebetner i Wolf to była księgarnia w Warszawie, aczkolwiek w pewnym momencie stwierdzili, że pianina są na tyle ciekawym produktem, że też warto je sprzedawać. Postanowili najprawdopodobniej zamówić określoną ilość pianin u jednego z warszawskich producentów i na sam koniec wstawić sobie logo od swojego nazwiska, czyli Gebetner i Wolf. Samo pianino ma ciekawe zdobienia secesyjne w postaci tych świeczników. I właśnie to świeczniki, głównie na początku XX wieku, były tym elementem zdobionym w pianinach. W naszej kolekcji znajduje się 6 instrumentów, na których można grać. 2 najmłodsze fortepiany z 1939 roku, Arnold Fibiger, oraz Kalisja z 1958 roku. Posiadamy jeszcze 4 pianina od 1870 roku do 1978. W przyszłości chcemy również wyremontować fortepian historyczny, tak aby zwiedzający lub pianiści mogli grać u nas również na takim historycznym instrumencie z lat 30. XIX wieku.